W piłce europejskiej i polskiej dzieje się bardzo dużo, więc trudno nie spotkać się i o tej piłce nożnej nie porozmawiać. Tak jak zapowiadamy już na naszej grafice, będziemy rozmawiać dzisiaj z Janem Tomaszewskim o Robercie Lewandowskim, ale nie tylko oczywiście, bo zbliża się finał Pucharu Polski, zbliżają się też rozstrzygnięcia w naszej ekstraklasie, w ligach zagranicznych, w Lidze Mistrzów, więc będzie na pewno o czym dzisiaj z panem Janem dyskutować. Przemek Ofiara, witam was bardzo serdecznie. Pan Jan jest już z nami na łączu. Dzień dobry, panie Janku. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Chciałem, panie Janku, zacząć w imieniu swoim i też pewnie widzów od meczu Roberta Lewandowskiego, bo przełamał nam się Robert Lewandowski, strzelił gola wreszcie, bo liczono mu te minuty bez trafienia. Widać było po nim, że też oddziaływuje ta cała presja na niego bardzo mocno. Natomiast Barcelona w złym stylu przegrała jednak z Rayo Vallecano. Jak odbiera pan ten mecz? Normalnie. Dlaczego? Dlatego, że my, panie Przemku, byliśmy jedynymi z niewielu, powtarzam, jedynymi z niewielu, którzy mówiliśmy, że jest to zły transfer. Teraz tych idiotów, patriotów jest tylu, że o Jezus Maria. Tylko niech oni się wypowiadają w przedszkolu czy w świerszczyku, a nie do poważnych ludzi. Po prostu Barcelona gra słabo, za to odpowiedzialny jest Xavi, powtarzam Xavi, który niestety nie pasuje na tego trenera, bo Barcelona miała zdobyć, przypomnę, Ligę Mistrzów, Puchar Króla i Mistrzostwo. I nagle się okazuje, że Real tego Mistrzostwa nie zdobył, nie wiem dlaczego, ale co mnie to interesuje, natomiast Barcelona wydała tyle pieniędzy, albo jeszcze więcej i gra bardzo słabo. Po prostu to trzeba powiedzieć, król, czyli Xavi, jest nagi i on powinien dla mnie wylecieć pierwszy. Niestety pan Laporta robi co chce, teraz będzie jakieś, nie wiem, znowuż jakieś transze, jakieś szlabany otwierał, żeby Messiego sprowadzić, to powtarzam, moim zdaniem nikogo nie sprowadzi, bo Barcelona zostanie wyrzucona. Powtarzam, moim zdaniem powinna być wyrzucona na 3 lata z Ligi Europejskiej za to, co do tej pory zrobiła i te 7,5 miliona euro, które wpłaciła dla tego jakiejś tam firmy. Tego im nie podarują. Jestem przekonany, że z Barceloną na 2-3 lata jest koniec. I to jest wszystko. Teraz przejdźmy do tego, bo mnie naprawdę nie interesuje jakaś tam Barcelona. Przeszedł Lewandowski z dobrego klubu do gorszego. Paru idiotów, patriotów. O Jezus, jakie to jest wspaniałe, bo on, bo Ania chciała. Tak, bo Ania ma dużo do powiedzenia, ale jak oni by chcieli, to by sobie kupili 2 apartamenty w Barcelonie, nie grając w tej drużynie. Teraz wychodzą na jaw różne fakty i trzeba powiedzieć jedną rzecz. Robert sam sobie taki los zgotował, bo najlepszy piłkarz w historii polskiej piłki w tej chwili gra słabo. I cała drużyna gra słabo i ja im życzę, żeby nie grali w europejskich pucharach przez 3 lata. Co do Roberta, mnie naprawdę nie interesuje jakaś tam Barcelona. Mnie interesuje reprezentacja Polski, której na dzień dzisiejszy nie ma. Robert pokazuje i wczoraj pokazał, że potrafi grać w piłkę. Bo już od razu paru patriotów, idiotów, przepraszam, że tak o nich mówię, ale tylko tak można o nich mówić. Da, nie było spalonego, był spalony, strzelił bramkę prawidłowo, nie strzelił. Po prostu panowie, zrozumcie, nie macie zielonego pojęcia o piłce i w tym momencie, skoro VAR stwierdził, że był spalony, nie ma bramki, przestańcie idiotycznie to komentować, bo nie macie zielonego o tym pojęcia. Robert miał sytuację sam na sam, nie strzelił. Później kapitalnie strzelił, bo mówię, to była taka odbitka, dobieg, kto dobiegł. Tam było 4 piłkarzy przeciwnika, obrońców, on sam dobiegł, kapitalnie strzelił, strzelił tę bramkę. Mecz przegrali. A mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, czy Robert stworzył w tej chwili jako kapitan drużyny wspólnie z Santosem drużynę narodową, która będzie miała szansę gry na Mistrzostwach Europy w Niemczech. I co? Robert pokazał, że umie grać w piłkę. Tylko skoro przez 10 lat przebiegał 7-8 kilometrów, a w tej chwili musi przebiegać 12, no to niech spojrzy na PESEL. Po prostu nie ma siły. Ten Xavi,
ten taki malutki Xavi, bo dla mnie on jest taki malutki trener, trzyma go od pierwszej do 90 minuty. Nie ma żadnego oszczędzania, wszystkich wymienia, ale Roberta nie. Człowieku, zastanów się, malutki jesteś, ale gdybyś chciał, żeby Robert strzelał bramki, a nie 470, 67, czy no nieważne, 5 spotkań bez bramek, to byś wpuszczał Roberta, tak jak ci sugerują hiszpańscy dziennikarze, w drugiej połowie nad podmęczonego przeciwnika. Bo Robert jest przemęczony. On jest jakby to powiedzieć, psychicznie zmęczony również. I to było widać. To było widać szczególnie w meczu z Atletico Madryt. Kiedy Robert, czy mógł podawać, czy nie mógł podawać, ja pomijam to. Natomiast jak można nie trafić w bramkę z 20 metrów? Ale to jest kłębek nerwów. I on nie trafi. Najlepszy napastnik świata nie trafi. To świadczy o tym, jak on jest przemęczony. Że od momentu, kiedy myśmy mówili, panie Przemku, pan i ja, mówiliśmy, że Robert ma dosyć gry, kiedy dostał czerwoną kartkę przed Mistrzostwami Świata, nie strzelił karnego. Na Mistrzostwa Świata grał Padlinę. Przepraszam, bo Padlinę grał. To wszyscy, ale no, może zmienimy zdanie. Chciałbym, żebyście oceniali to, co się dzieje na boisku, a nie to, co wy byście chcieli zobaczyć. A niestety tak ci polscy patrioci, idioci to robią. A myśmy o tym mówili wcześniej. Robert udowodnił, że umie grać w piłkę, potrafi grać w piłkę i jestem przekonany. Tu jest właśnie taki problem, bo te rozgrywki będą do tego meczu naszego z Niemcami i w eliminacjach chyba z Mołdawią gramy, w Mołdawii. Jeśli Robert nie dostanie jakiegoś odpoczynku w klubie, to może być naprawdę niewesoło, że ta drużyna nie powstanie. Jestem przekonany, że w jesiennej rundzie, kiedy Robert wreszcie zresetuje się, przestaną na niego te gromy spływać, bo to teraz wszyscy, o Jezus, jak wszyscy współczują Robertowi. Tylko po prostu nie chcę mówić, co zrobili wtedy, kiedy Robert przechodził. Nie było takiego, który powiedział, źle robi. Bardzo dobrze robi. Bardzo źle zrobi. I teraz trzeba go zresetować, żeby wspólnie z Santosem zrobił drużynę narodową, która będzie miała szansę w Niemczech. Bo to jest jedyny piłkarz na świecie, który był 2 razy najlepszy. Nie dostał tej piłki, ale co zdobył? Nikt nie zdobył z reprezentacją Polski. A wszyscy, którzy coś znaczyli w świecie piłkarskim, zrobili z tą drużyną narodową właśnie wspaniałe rzeczy. I to jest ostatnia szansa dla Roberta. I przestańmy tutaj jakieś alibi. Niech się zresetuje, niech jak najmniej gra w tej Barcelonie, bo trener musi być mądry, a nie taki malutki. Puszczać go trzeba na podmęczonego przeciwnika, a wówczas Robert strzela tych bramek od cholery. A jak gra na równi z równym, to widać, że ta gra mu nie idzie, bo on no po prostu na PESEL trzeba spojrzeć. I on dał z siebie wszystko. To jeśli chodzi o Roberta i mnie naprawdę guzik interesuje Barcelona. Życzę im z całego serca, żeby te 3 lata zostali wykluczeni z rozgrywek europejskich, a wtedy Robert poświęci się dla drużyny narodowej, bo to jest moim celem numer 1. Panie Janku, mamy bardzo ciekawą sondę, przygotowaną już tak kilka minut temu. Robert Lewandowski w Barcelonie męczy się i wróci do Bayernu. Spokojnie, jeszcze się rozkręci. O co wam chodzi? Jest świetny. Zapraszam was do udziału w tej sondzie. Panie Janku, której odpowiedzi jest pan najbliższy? Tej, która mówi o tym, że będzie lepiej. Tylko jeśli będzie inny trener w Barcelonie, a nie jakiś tam Xavi, fenomenalny zawodnik. Trzeba powiedzieć, fenomenalny zawodnik, ale jako trener się nie sprawdza. Bo miał zdobyć wszystko, a teraz się cieszy. My zdobywamy mistrzostwo Hiszpanii. Tylko, że ten mistrz będzie najsłabszym mistrzem w historii chyba. Bo raz, że zdobędzie mistrzostwo, nie będzie grał nigdzie. I ja jestem przekonany, że jak Robert się zresetuje, przestaną na niego wpływać te niemieckie media, no bo wiadomo, że Niemcy po nim jadą jak po bórej kobyle, Robert zacznie grać, tylko musi mieć ten komfort, a on tego komfortu nie ma,
od momentu, kiedy nie, no, zgodnie z prawem przeszedł do jakiejś tam Barcelony, zadłużonej Barcelony, która, o Jezus, coś wspaniałego tam grać, a on grał w lepszym klubie. I w tym momencie ja bym chciał usłyszeć zdanie pana menedżera Roberta, który otrzymał ogromne pieniądze za to, że Robert poszedł do Barcelony. Co się dzieje w tej chwili z jego podopiecznym? Jakoś nic nie mówi. Ci ludzie oczywiście od razu zamykają usta i wszystko jest normalnie. A ja jeszcze poczekam sobie 2-3 tygodnie, jak wypieprzą Barcelonę z wszystkich europejskich rozgrywek. Zacznie grać Robert w lidze hiszpańskiej, jeśli oczywiście wszystko pójdzie dobrze, w momencie, kiedy się zresetuje i wróci do tej drużyny w pełni sił. Bo to, że jest jednym z najlepszych piłkarzy świata, nie ulega żadnej wątpliwości. I dla mnie ta druga wersja, że będzie grał, do Bayernu nie ma prawa wrócić. Bo raz, że go nikt nie będzie chciał. Poza tym w Bayernie jest jedna rzecz. Też zrobiło się tam trzęsienie ziemi. Proszę mi powiedzieć, nikt z tych mądrych bajerowców, no bo to są mądrzy ludzie, co by nie mówić, potrafią szkolić piłkarzy i drużynę. Jak to jest możliwe, że w jednym dniu, w jedną noc zostaje wyrzucony trener Nagelsmann, zostaje wyrzucony. Nie wiadomo dlaczego. I w ciągu tygodnia tracą, powtarzam, Ligę Mistrzów, przegrywają z City, Ligę swoją, bo już Borussia ich wyprzedziła, i Puchar Niemiec. Kiedy Nagelsmann odszedł, a miał naprawdę bardzo dobre wyniki. Kto jest za to odpowiedzialny? Nagle się okazuje, że nie ma nikogo. A dla mnie tam powinni, przepraszam, wyrzucić 2-3 ludzi z kierownictwa, bo oni do tego doprowadzili. I nie ma odpowiedzi na to, dlaczego Nagelsmann odszedł. Dlaczego? Przecież on miał kontrakt na 5 lat. On został kupiony za 20 milionów euro chyba. Czy za 30. Nagle wyrzucają go. Kto za to jest odpowiedzialny? Ale to jest sprawa Niemiec. Nie interesuje mnie to. Jak to się mówi, ich cyrk, niech ich małpy w dalszym ciągu się ośmieszają. Bo wszystko stracili. A byli naprawdę kandydatami na Puchar Europy. I to jest, to w tym momencie mówię, Robert zacznie grać. Bo on umie grać w piłkę. Umie strzelać bramki. Tyle tylko, że gdyby on nie strzelił przez 500 minut bramki grając w Bayernie Monachium, to robilibyśmy wielką tragedię. Bo wtedy on strzelał po 2-3 bramki i każdy mówi, ja na przykład mówiłem, panie redaktorze, no Boże, no, Robert jest maszynką do strzelania bramy. A tu okazuje się 470 minut bez bramki i bez gry. No co tu dużo mówić, bo on się musi cofać, on musi grać, on musi dogrywać. I on jest takim kłębkiem nerwów. Musi się zresetować. Jak się zresetuje, wszystko będzie w porządku. Chciałbym, żeby się zresetował przed meczem z Niemcami i tym drugim z Mołdawią. Panie Janku, a propos meczu z Niemcami, są pytania właśnie o to spotkanie na naszym czacie. Luis Namario, tak się nazywa nasz widz, taki manik. Dzień dobry, ja chciałbym spytać, jak pan Jan ocenia organizację meczu z Niemcami za 3 miliony złotych? Czy nie jest to przesada za zwykły sparring? Pozdrawiam obydwu panów, pozdrowienia serdeczne dla ciebie. Panie Janku, tu chodzi o to, doskonale pan wie, my zapłacimy Niemcom oczywiście 3 miliony złotych za to, że tutaj do nas przyjadą. Uważam, brawo PZPN. Dwa mecze są takie. Pierwszy właśnie teraz, kiedy mamy ten wolny termin i mnie naprawdę nie interesuje mecz z Mołdawią, bo ten mecz musimy wygrać. Koniec, nie ma dyskusji, bo jest to o kilka klas drużyna gorsza. Ale tu może powstać drużyna. Zalążek tej drużyny, jeśli z Niemcami. Co by o tych Niemcach nie mówić, jest to ciągle czołówka światowa. I sprawa druga, 20 chyba listopada, to teraz też apeluję do PZPN, do prezesa Kuleszy. Niech kupi za 5 milionów, dlatego że to jest ostatni termin mistrzostw Europy, kiedy my jesteśmy już po meczu z Czechami, jesteśmy wolni.
I to będzie taki ostatni termin przed tymi mistrzostwami Europy. I dla mnie powinniśmy zagrać ze światowej klasy drużyny. A że to kosztuje, na Boga, to kosztuje. PZPN wie, jak zdobyć pieniądze. Zdobył pieniądze poprzez sponsorów na selekcjonera. To samo tutaj może zdobyć pieniądze, żeby zagrać, nie wiem, no z jakąś drużyną, która da odpowiedź na to, czy my mamy drużynę narodową, czy nie mamy. Bo wprawdzie z Czechami będziemy grali ten ostatni mecz, ale grając, nie wiem, z Mołdawią, z Wyspami Owczymi, co my możemy powiedzieć o drużynie narodowej? O drużynie narodowej możemy powiedzieć właśnie po meczu z Niemcami i tutaj mecz, no nie wiem, z Francuzami może. Nie wiem, kto będzie grał, no bo to jest ostatni termin mistrzostw Europy. I trzeba wybrać najlepszą drużynę, zagrać u siebie na stadionie narodowym. Pieniądze się zwrócą, a my naprawdę w tej chwili nie możemy patrzeć na tym, ile my zarobimy. Tylko czy mamy drużynę narodową, która zaprezentuje się dobrze podczas mistrzostw Europy w Niemczech. To jest właśnie ta odpowiedź na to pytanie, dadzą te dwa mecze. Pierwszy z Niemcami, drugi nie wiem z kim, ale to nie może być słaby przeciwnik. Musi kosztować. No może jak się idzie na występy jakichś zespołów, płaci się ogromne pieniądze. Bo im lepszy zespół, tym większe są kwoty za bilety. Czyli jakby ta kwota pana nie razi? Nie, ale dlaczego? Naprawdę 3 miliony. Jeśli my, daj Boże, wygramy to spotkanie albo zremisujemy i będzie to ze wskazaniem na nas, to w nas nastąpi, przepraszam, że tak powiem, taki power. Przypomnijcie sobie, jak wygraliśmy u siebie 2-0 z Niemcami, kiedy Wojtek Szczęsny grał fenomenalnie. I on wygrał ten mecz. Oczywiście cała drużyna, ale on wygrał ten mecz. Jaki duch wstąpił w naszą drużynę. Bo uwierzyliśmy, że można ten. I wprawdzie przegraliśmy rewanż, ale byliśmy równorzędnym przeciwnikiem. A to się liczy. Za Adama Nawalki. I wtedy co było? No przegraliśmy z Portugalią frajersko, no bo tak to bywa w piłce rzutami karnymi. Oni potem zdobyli mistrzostwo Europy. Ale równie dobrze mogliśmy być tą. Dlatego mówię, ten mecz z Niemcami dla mnie i mecz ostatni, który mamy wolny termin, to będą dwa najważniejsze mecze dla drużyny narodowej. Czy mamy tę drużynę, czy nie? Bo w tej chwili mamy jednego z najlepszych trenerów na świecie. I tu już nie będzie można powiedzieć, że to jest jakiś frajer. Nie, mistrzostwo Europą, z Grecją bardzo dobrze prowadził tę drużynę. Jest to wybitny autorytet. Jeśli ci chłopcy, najlepsi chłopcy w historii polskiej piłki nożnej, nie zdobędą czegoś, tego półfinału powiedzmy, ja nie mówię o medalu, ale ten półfinał, to już jest coś. A oni do tej pory byli tylko o ósemce. Panie Janku, pozostając przy w temacie pieniędzy, też skojarzyła mi się inne kwoty. 140 zł. Tyle będzie kosztował najtańszy bilet na Stadion Narodowy, żeby obejrzeć mecz z Niemcami. Kolejna podwyżka. No, dużo, mało, jak pan sądzi? 140 zł trzeba co najmniej zapłacić, naprawdę, kadrę na żywo. Panie redaktorze, a jak u nas byli Rolling Stonesi, no nie wiem, no, czy najlepsze zespoły, ile kosztuje bilet? Przecież na siatkówkę ile kosztuje. No naprawdę, jeśli my gramy z najlepszymi drużynami, z najlepszymi aktorami futbolowymi na świecie, no to trzeba za to płacić. Ja rozumiem, że jest to 140 zł, być może dużo, ale jak fani jeżdżą z drużyną narodową, wydają swoje pieniądze. Oni po prostu kochają tę drużynę. Proszę zobaczyć, co się dzieje w siatkówce. To aż przyjemnie popatrzeć. W piłce może jest to samo. I tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby te pieniądze, przepraszam, że tak powiem, zwróciły się poprzez oglądanie spotkania. Bo te 140 zł, ja bym zapłacił 200 zł, żeby nasi grali jak równy z równym, tak jak meczu z Francją. Przegraliśmy 3-1, ale równie dobrze mogliśmy zremisować albo nawet wygrać to spotkanie.
Natomiast Panie Janku, ale jestem przekonany, że nasi kibice płaciliby nawet i po 300, jeżeli by reprezentacja grała na najwyższym poziomie. No ale patrząc na to, co było z Albanią, nawet na Narodowym, to ja nie wiem, to 20 zł by za to człowiek nie zapłacił. W 100% się z panem zgadzam. Myśmy powiedzieli po Albanii, była to pornografia piłki. Bo jeśli z Czechami usprawiedliwiałem moich kolegów, bo w drugiej minucie 2-0 przegrywać to jest tak samo jak knockdown, dwa razy mieć w pierwszej rundzie, no i teraz nie wiem, czy mam trzeci knockdown, no to już jest koniec. I nie wiem, jak mam grać. I tłumaczyłem. Ale to, co zrobili z Albanią, to pokazali, że to jest pornografia. Po prostu pornografia, bo oni w ostatniej minucie mogli jeszcze zremisować to spotkanie. Ale musieliśmy wygrać, wygraliśmy. Jestem przekonany, że musimy wejść do tych mistrzostw Europy. I dlatego to, co pan powiedział, 40 zł bym nie dał za mecz z Argentyną, bo nas ośmieszyli. Gdyby chcieli wygrać piątkę, wygraliby piątkę. Ale z Francją, jak już sami zaczęli grać, to dałbym 140 zł. Pomimo tego, że no więcej bramek straciliśmy, bo 3. Ale była to gra, było widać, że gra równy z równym. I jak my zagramy właśnie te dwa mecze z Niemcami i z kimś tam jeszcze, rzucam, Francja, Hiszpania, czy ten dobre spotkanie właśnie 20 listopada, nic nie stoi na przeszkodzie. Za dobre widowisko, przepraszam, że tak powiem, ja wiem, że narażę się wielu kibicom, trzeba zapłacić, ale powtarzam, za dobre widowisko, a nie za padlinę, którą odstawili w meczu z Albanią. Panie Janku, mamy już takie wstępne wyniki naszej sondy, ponad 100 głosów. Miał pan w sumie, kibice uważają podobnie jak pan, spokojnie jeszcze się rozkręci, o Robercie Lewandowskim oczywiście niecałe 50% naszych widzów tak uważa, także wierzą cały czas naszego Roberta Lewandowskiego. Ale przepraszam, czy Robert, jeszcze raz powtórzę, dla tych patriotów, idiotów, powtarzam, patriotów, idiotów, którzy niestety są skazani na pisanie o piłce, a piłkę nożną znają z komiksu. Którzy twierdzą, zawodnik, który nie gra w drużynie, nie powinien grać w reprezentacji. Kiwior zadaje im pytanie, tym patriotom, idiotom. Gdyby grał u siebie, we Włoszech, grałby w drużynie, grał i grałby w reprezentacji, prawda? Poszedł do wicemistrza, tu się pomyliłem, przepraszam, bo byłem przekonany, że poszedł do mistrza Anglii, ale w tej chwili po tym, co zrobił Manchester, no rozbił ich nieprawdopodobnie, Haaland sam mógł strzelić 3-4 bramki, ale mówię, na razie faworytem jest Manchester City, ale to jest wicemistrz Anglii i Kiwior był na rezerwie, on codziennie trenuje, on codziennie gra z najlepszymi piłkarzami na świecie, trenuje z nimi, w reprezentacji nie może grać. Mam nadzieję, że Skóraś, który w tej chwili skoczył do reprezentacji, będzie grał w tej drużynie narodowej bez względu na to, czy, nie wiem, tam Brugia, Belgia, czy ktoś pójdzie do tego zespołu za ogromne pieniądze. Idź. Właśnie życzę ci, chłopcze, tego, żebyś tam poszedł, ale być może trenerzy profesjonaliści, którzy tam są, stwierdzą, że niestety to nie jest jeszcze ten poziom i on musi wejść w ten kierunek. Tak jak stwierdzili w przypadku Lewandowskiego, Milika i praktycznie wszystkich piłkarzy. Kamiński też na początku w Wolfsburgu, ten trener mówi, Boże, co on robi? I mają rację, bo niestety u nas jest manufaktura, a tam jest profesjonalizm. I do tego profesjonalizmu trzeba się po prostu dostosować. Mam nadzieję, że nawet jak Skóraś nie będzie grał, bo będzie trenował z lepszymi na co dzień piłkarzami, to będzie powoływany do reprezentacji Polski i będzie reprezentował Polskę. Bo jeszcze raz podkreślam, dla tych wybitnych fachowców, już to wezmę w cudzysłowie, w Barcelonie, w Realu, wszędzie, reprezentanci kraju siedzą na ławie, bo nie mają miejsca, bo wchodzą w końcówkę. Ale to im wcale nie przeszkadza grać w drużynie narodowej. Natomiast u nas nie, jak nie gra, to nie może grać. Kiwior musi grać w drużynie narodowej, bo jest to piłkarz przyszłościowy, o czym zobaczyli najlepsi specze w Anglii. Ale specze w Polsce,
Mówią, nie, no przecież my nie chcemy żadnych Polaków. My wolimy tych trzecio-czwartoligowych zawodników. A ja jeszcze raz przypomnę, dzięki temu, co Lech zrobił, tutaj gdzieś sobie wypisałem, Model, Puchacz, Gumny, Kamiński, Skóraś, Jóźwiak, już nie wspomnę o Lewym. Jest to jedyny klub, który zarobił ogromne miliony euro na tych właśnie młodych chłopcach, którzy są wprowadzani do Lecha. Jestem przekonany, że Marchwiński też już niedługo wyskoczy i jak najszybciej idzie. Dlatego, że Polacy są bardzo zdolni, tylko trzeba w nich inwestować i trzeba ich wystawiać, a nie mówić, ja wolę trzecioligowego, no bo przecież my, Hiszpana czy Portugalczyka, co my osiągamy? Co my osiągamy w pucharach tych konfederacji czy Europy? Jedyna drużyna w ostatnich 3 czy 4 latach to jest Lech Poznań, który nie tylko osiąga sukcesy, ale również sprzedaje tych zawodników i brawo, tak trzymajcie, bo mają 3 reprezentantów Szwecji, jeszcze tam jakiś reprezentant ten, ci starsi zawodnicy właśnie ciągną tych młodych i ci młodzi są sprzedawani. Ubolewam tylko nad Moderem, który podobno już jest, daj Boże, po wszystkim, ale trener mówi, nie, to jeszcze nie to. On już w tym sezonie nie zagra. Dopiero w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że zagra i będzie czołowym zawodnikiem reprezentacji Polski. A nie to. On idzie, nie gra. No to on nie może grać w drużynie narodowej. A wy nie powinniście w ogóle pisać na temat piłki nożnej. Bo się kompletnie na tym nie znacie. Natomiast panie Janku, zasadne tutaj pytanie naszego widza, który ciągnie temat właśnie Kiwiora, Max Wróblewski. Panie Janku, czy myśli pan, że Kiwior powinien udać się na wypożyczenie, żeby grał regularnie, czy ma zostać w Arsenalu, gdzie rzadko gra? No może panie Janku takie wypożyczenie półroczne, roczne i gra regularna przez rok dałaby jeszcze dodatkowy impuls Kiwiorowi, wróciłby do Arsenalu i od razu pierwszy skład. Może to jest droga? W 100% się zgadzam. Tylko, że to zależy od menedżera Arsenalu i od trenera. Skoro on go wystawia na rezerwę, to znaczy, że w każdej chwili może wejść do składu, prawda? Za któregoś tam środkowego obrońcę. Skoro może wejść do składu, to znaczy, że umie grać w piłkę. Jeszcze raz przypomnę. Jeden z najlepszych defensywnych pomocników, Krychowiak, grał w Sewilli, zdobył chyba 2 puchary Europy, jeśli chodzi o Ligę Europy. Przeszedł do Paris Saint-Germain, ale kto w tym Paris Saint-Germain nie grał? Boże, tam reprezentanci Argentyny byli na ławce rezerwowej. I nagle było, nie ma prawa grać. Ja rozumiem, że Krychowiak przytuł 30 kilo, że stracił szybkość, ale jeśli on jest na rezerwie, jeśli w każdej chwili gotowy jest do gry, jeśli codziennie trenuje z najlepszymi piłkarzami świata, bo tacy tam byli i tacy tam są, to nie rozumiem, dlaczego nie gra w reprezentacji. I nie powołano go do reprezentacji chyba nawet za nią, no bo wymuszono na selekcjonerze, że nie, on nie gra. I 4 dostaliśmy. Jak dobrze przypominam. Ludzie kochani, kto, co za idiota, powtarzam, idiota, wymyślił coś takiego, że kto nie gra w najlepszym klubie na świecie, czy to Realu, czy Barcelonie, czy Napoli, a wchodzi na zmianę, nie ma prawa grać w reprezentacji Polski. To ja się was pytam, wybitni fachowcy, nie mający pojęcia o piłce, gdyby oni zostali w Polsce, gdyby został Karbownik, grałby w Legii, grał. Gdyby został Kapustka w Krakowie, grałby, to wtedy grałby. Tak, no w reprezentacji Polski wtedy by grał. Ale poszedł do mistrza Anglii, do Leicester, poszedł Karbownik do innych drużyn, musi wpaść ten kierat prawdziwego, zawodowego treningu, powtarzam, treningu, tej pracy codziennej. I trener, no co, trener jest taki idiota, że kupuje go i on nie będzie grał, on nie będzie na rezerwie. No przecież każdy trener kupuje zawodnika po to, żeby grał. Ale u nas nie. U nas ci patrioci, idioci, wybitni fachowcy, jak nie gra tam, to nie gra w reprezentacji. I macie, do czego żeście doprowadzili? Wybitni fachowcy z naszą reprezentacją póki co
nikt się nie liczy. I w dużej mierze dzięki wam, takim właśnie wybitnym fachowcom pisarskim, którzy piszą o piłce, nie mając o tym zielonego pojęcia. Chciałem, panie Janku, jeszcze jeden temat podjąć, który budzi też duże emocje naszych kibiców. Otóż będzie rozbudowa stadionu Ruchu Chorzów. No i z tego, co słyszymy, połowa pieniędzy na ten cel ma trafić z budżetu państwa, czyli z naszych podatków. To budzi dużo emocji wśród kibiców. Jaka jest pana opinia? Powinniśmy płacić za rozbudowę stadionów klubów, czy jednak to powinno pozostać w gestii samych klubów? Powinno pozostać w gestii samych klubów. Tylko że ja bym do czegoś innego tutaj zmierzał. Do tego kibica, który powiedział jednemu panu, żyjemy w demokracji, miał prawo się zapytać. Wyście nam obiecali stadion, że wybudujecie. Przecież tu chodzi o tych sponsorów. To jest tak samo jak oczywiście w tej chwili państwo jest, jak to się mówi, w podbramkowej sytuacji, bo wzięło ten klub, kiedy został odrzucony przez wszystkich. Jak ja sobie przypominam, stadion Ruchu miał być już budowany 10 lat temu. I do dzisiaj nie zbudowano tam żadnego krzesełka. Czyja to jest wina? To jest wina po prostu tych, którzy wówczas rządzili. Bo gdyby chcieli, to sponsorzy by się znaleźli. Tak samo jak my, panie redaktorze, niejednokrotnie mówiliśmy. Musimy mieć trenera z najwyższej światowej półki. No i mamy. Przestańcie pieprzyć głupoty, że nie ma na to pieniędzy. Na to się zawsze znajdą sponsorzy. Jakoś PZPN znalazł sponsorów na to. PZPN znalazł sponsorów na to, nie wiem, czy sam zapłaci, czy telewizja, czy no nie wiem kto, na ściągnięcie jeden z najlepszych drużyn na świecie, Niemcy. PZPN musi znaleźć, nie to, że państwo zapłaci, tylko PZPN musi znaleźć sponsorów, bo to jest ogromny biznes na tego kapitalnego przeciwnika 20 listopada. I teraz, kiedy sytuacja jest podbramkowa, kiedy jeden pan, który obiecywał, powiedział, że już nie będę rozmawiał, no ma pełne prawo tak mówić. Tylko to trzeba wyeksponować. Kto obiecał, co obiecał i co zrobił. Czyli nic nie zrobił z tym. I w tej chwili państwo, jakby to powiedzieć, no widząc to, co ten Ruch robi, że ma szansę na grę w Ekstraklasie, chce pomóc tej drużynie i z tego, co wiem, będą, jeśli daj Boże, żeby weszli, no bo to Ruch jest jedną z najstarszych drużyn w Polsce, że będą pierwsze mecze rozgrywali na stadionie w Chorzowie. Tak, no bo przecież na tym kurniku, przepraszam, chorzowskim, tam się nikt nie mieści i tam właściwie, jak nie będzie rozbudowy tego stadionu, no to trzeba to będzie wszystko zaorać. Bo niepotrzebna tam będzie Ekstraklasa. Ja wiem, że wszystko powinno być, tylko że tu jest za mało czasu do momentu wejścia tej drużyny, daj Boże, do Ekstraklasy. Bo jeśli nie wejdą, to można znaleźć sponsorów. Natomiast jeśli wejdą, to trzeba mieć rozwiązanie na 15 chyba lipca. Czyli praktycznie już za dwa miesiące. A za dwa miesiące stadion się nie wybuduje. Czyli trzeba znaleźć jakieś wyjście i ten stadion trzeba jak najszybciej wybudować, jeśli to będzie Ekstraklasa. Czego im życzę z całego serca, bo na to zasłużyłem. Tak, panie Janku, patrzę na nasz czat i tutaj bardzo dużo wciąż o Robercie Lewandowskim żyją tematem lewego nasi widzowie. Jest dużo słów krytyki, tutaj nie ma co się oszukiwać. Nasz widz Jacek Koń, cześć Jacku, Lewandowski nie ma prawa grać w kadrze, tym bardziej nie jest godny zakładania opaski kapitana, to mocne słowa. Kapitan powinien być niczym żona Cezara, bez podejrzeń, a Lewy wyciągnął łapy po nasze pieniądze, to wstyd. Jeszcze to widzę, Jacek wraca do tematu tych niedoszłych premii dla kadry za wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata. 100% się zgadzam. Tylko że póki co, panie redaktorze, myśmy o tym mówili, o co tu chodzi? To jest czeski film, nikt nic nie wie. Bo każdy mówi, nie, to nie moja sprawa. Ile 30 milionów, 50 milionów, podział tych premii. Ale to, Boże,
Ja bym zażądał, to znaczy zażądał, ja bym wyczyganił od premiera 100 milionów złotych. Ale na, powtarzam, gdybym ja był w kadrze, to bym wyczyganił 100 milionów na budowę centrum piłkarskiego, które Polska nie posiada. PZPN nie posiada i nie wiem, czy na siedzibę związku, czy na budowę centrum. Umówmy się, co to jest 2 czy 3 miliony? Ja do tej pory w to nie wierzę, że Lewandowski, Szczęsny i tam ci gracze, którzy są w Radzie Drużyny, dzielili te pieniądze i powstały jakieś ten. Ludzie kochani, Lewandowskiego 3 miliony złotych, za 3 miliony złotych to on nie wychodzi na boisko, jak ma mniejszą premię. Umówmy się, nie, Robert chciał grać i chciał mieszkać w Barcelonie. Robert z Anią, którą pozdrawiam, mogą sobie kupić w Barcelonie 5 apartamentów. Tak samo jak Messi jeździ do Barcelony w tej chwili, bo on tam ma swoje apartamenty. A wcale nie musi grać. Grać tam, gdzie po prostu będzie miał ten cały komfort. Ja tutaj do tej pory, ta sprawa jest niewyjaśniona. Dla mnie wszyscy, tam jeden powie to, drugi powie tamto. Dla mnie, pomińmy to, tu nie chodziło o żadne pieniądze dla takich zawodników. Nie chodziło o żadne premie. Chciałbym wiedzieć, o co naprawdę tu chodziło. Nikt nic nie mówi, niech pozostanie nad tym, jak to się mówi, klątwa milczenia i przejdźmy do porządku dziennego. To czy Robert powinien grać w reprezentacji, czy nie, sprzeciwiam się temu. Robert musi grać w reprezentacji. Dlaczego? Dlatego, że jest to jedyny polski piłkarz, najlepszy w historii, którego bez względu na to, no w tej chwili jest w słabszej formie, ale bez względu na to od nowego sezonu będzie 2-3 kryło. I w tym momencie taki Świderski tutaj wykorzystuje to, bo właśnie wchodzi w tę lukę. Tak jak kiedyś miał to robić Milik i robił to kapitalnie, tylko że nieskutecznie. A Świder robi to skutecznie, bo strzela te bramki na zamówienie i to takie bramki kontaktowe. Bo wie, że za Robertem dwóch zawodników, a nawet trzech idzie. I tutaj pozostaje luka. I on w tę lukę potrafi wejść. I właśnie tak musimy traktować Roberta. On wcale nie musi strzelać bramek. Tak jak nie strzelał na Mistrzostwach Europy. Tam Milik po 3 meczach powinien być królem strzelców. On miał chyba 7 czy 8 stóp. Nie strzelił. A Świder to strzela. I Robert musi grać w reprezentacji. Robert w tej chwili nie gra dla mnie, to jest moje zdanie, nie gra dla pieniędzy w kadrze. Bo to są pieniądze na waciki. Umówmy się, a nie na jakieś tam wielkie ten. Oni pieniądze mają z reklam, oni pieniądze mają z kontraktów i mają, są zarobieni, jak to się mówi, do końca życia. On gra tutaj, żeby się pokazać. A dla mnie te dwa mecze, które pokażę, oni w dalszym ciągu, no mając jednego z najlepszych trenerów na świecie, mówią sami, że on chce nam coś wprowadzić, tylko nie wiadomo co. Mam nadzieję, że z Niemcami już ten skład będzie w miarę taki, który da nadzieję. Tutaj panie Janku, jeszcze raz, przepraszam na chwilę. 20 listopada czekam na kapitalny mecz z jakąś klasową drużyną, nawet za 5 milionów, żebyśmy 5 milionów zapłacili, żeby ona przyjechała. Tak. Muszę powiedzieć panie Janku, że reżyserka nasza kochana zrobiła nam małego psikusa, bo kiedy rozmawialiśmy o Robercie Lewandowskim, to cały czas, nie wiem czy pan widział, zdjęcia Arkadiusza Milika nam śmigały przed oczami. Natomiast jak już jesteśmy przy Arkadiuszu Miliku, możemy te zdjęcia jeszcze raz, droga reżyserko, zobaczyć, no to skomentujmy temat problemów naszych napastników, bo panie Janku, uśmiechamy się tutaj, ale nie jest różowo. Krzysztof Piątek bez gola od listopada. Arkadiusz Milik zaczął grać w Juventusie, ale no ta forma strzelecka też nie imponuje. Robert, wiadomo, jest problem. Tak, ale panie redaktorze, myśmy o tym mówili. Proszę cofnąć się do tego, kiedy myśmy się pytali, a kto to jest Piątek? I proszę sobie przypomnieć, jak wielu ekspertów, super ekspertów, jak wielu super dziennikarzy
porównywało. Piątek jest lepszy od Lewandowskiego. Już jest lepszy. Przypomnijcie sobie te pistolety jakieś. Do mnie przyjechała telewizja. Niech pan zrobi pistolet. Ja mówię, pieprznięci jesteście, czy co? Na razie, żeby uznać, że ktoś jest lepszy od Lewandowskiego, to trzeba po prostu to udowodnić. Oczywiście miał swoje 5 minut. I w tej chwili gra coraz gorzej. I dla mnie powoływanie takiego zawodnika do reprezentacji jest po prostu fatalne. Bo trzeba właśnie stawiać, czy to na młodzieżówkę, czy to na tych chłopców, czy na Kownackiego, czy na tych chłopców, którzy rokują coś, a nie na tych, którzy się cofają. To samo jest z Arkiem Milikiem. Kapitalny był. Kapitalny był na Mistrzostwa Świata we Francji, kiedy mógł być królem strzelców. Nie wykorzystał tego. I później ja byłem przekonany, że on do tych sytuacji dochodzi, tak jak dochodzi Świder teraz. Tylko, że Świder wykorzystuje, a on nie wykorzystywał. I w dalszym ciągu nie wykorzystuje tych sytuacji, czyli brakuje mu tej końcówki, tego 99-100%, żeby umieścić piłkę w siatce. I raz zagra dobry mecz, 5 meczów słaby. Czyli czy to jest reprezentant, czy nie warto postawić na innych zawodników, na tych młodszych, którzy może właśnie strzelą się tak jak Robert Lewandowski. Bo przypomnę, 5 lat temu, 6 lat temu, nie zapomnijmy, to mówili moi młodsi koledzy, którzy teraz wodę w usta i nic nie powiedzą, no bo się skompromitowali. A ja wtedy się pytałem, przepraszam, a kto to jest Piątek? Fajny zawodnik, tylko że jest to tylko i wyłącznie egzekutor na środku, na 9. A tutaj trzeba grać tak jak Robert grał. Poda piłkę Millerowi, a tu poda Gambiemu, a tu poda tym rozrabiaczom i niejednokrotnie tę piłkę da. To samo, co wczoraj zrobił Holand. Przecież Holand pierwszą bramkę wypracował De Bruyne, potem chyba jeszcze dał dwie takie ten i sam miał chyba 3 albo 4 sytuacje do strzelenia bramki. Ale on nie jest tylko i wyłącznie egzekutorem. On również te piłki potrafi wyłożyć, jak to się mówi, na tacy. A Krzysztof Piątek tego nie potrafi. I nie potrafił tego. I teraz jest pytanie, czy powinien grać Piątek, czy powinien grać Świderski? Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości. Kto powinien grać? Panie Janku, pojawił się na naszym czacie nasz widz Jacek Gnój. Cześć Jacku. I Jacek przypomina bardzo fajną sprawę. Jakub Błaszczykowski ma mieć pożegnanie w meczu z Niemcami, o którym już szeroko mówiliśmy. Po pierwsze, czy to jest dobry pomysł pana zdaniem? Spodziewam się odpowiedzi twierdzącej, bo ja uważam też, że to świetny pomysł, żeby Kubę pożegnać właśnie tym meczem z Niemcami. A po drugie, jak pan będzie wspominał Kubę Błaszczykowskiego jako piłkarza reprezentacji? Z rozrzewnieniem pewnie, no, kilka pięknych, ważnych goli dla strzeli. Ja to niejednokrotnie mówiłem, proszę państwa. Ja wiem, że Robert się w tej chwili może obrazić, że Piszczek się może obrazić. Ale pierwszy i jedyny, który pociągnął Wisłę Kraków i reprezentację Polski do sukcesów, w miarę sukcesów, to był właśnie Kuba. To był dla mnie najlepszy piłkarz Polski w tym pierwszym dziesięcioleciu. On po tym resecie, który miał w Borussii Dortmund, bo wiadomo, że tutaj z rodziną były różnego rodzaju jego odżytki, nie było tak jak trzeba, ale po tym resecie, który dostał w Borussii Dortmund, on był tym muszkieterem numer 1. Potem doszedł Piszczek, muszkieter numer 2 i Robert 3. I ta trójka właśnie stworzyła, jakby to powiedzieć, trzon nie tylko Borussii Dortmund, ale i reprezentacji Polski. I dla mnie Jakub Błaszczykowski jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki, dlatego że on w tym marazmie, kiedy byliśmy na 70. którymś miejscu, on pociągnął i Wisłę Kraków, i Borussię Dortmund, i reprezentację Polski na te wyżyny. I w pewnym momencie byliśmy chyba za Adama Nawałki nawet w 10. I to była moim zdaniem głównie zasługa ten później, kiedy fenomenalni dziennikarze zaczęli szukać jakichś tam kwasów między tą trójką w Borussii, która grała, zresztą oni grali w finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. I też dzięki tej trójce przegrali ten finał.
Robert potem poszedł do Bayernu, no króla strzelców to już zrobił, a Kuba dla mnie był to ten, który pociągnął polską piłkę na wyżyny, jeśli tak można powiedzieć, że byliśmy w dziesiątce najlepszych drużyn świata w rankingu. I dla niego należy się, nie wiem, czy Kuba wyjdzie na boisko, czy zagra. Ja uważam, że nic się nie stanie, jak te kilka minut zagra, pokaże, chociaż, przepraszam, cholera wie, co jest z jego zdrowiem, bo te nogi no, mogą mu odmówić posłuszeństwo. Ale ja bym bardzo chciał, żeby na 10 minut wyszedł, żebyśmy mu zrobili po prostu godne pożegnanie, bo kto jak kto, ale on na to zasłużył łącznie ze Szpalerem drużyny niemieckiej i polskiej, bo Kuba, no jeszcze raz mówię, ten, który pociągnął polską piłkę w górę. Trochę komentarzy się pojawiło na temat Kuby Błaszczykowskiego. Alina Rosa. Kuba zasługuje na godne pożegnanie. Akurat on zasłużył się drużynie narodowej i cieszę się, że będzie miał, bo tego brakowało. Natomiast Damian Brzozowski. Nigdy nie wybaczę Błaszczykowskiemu tego karnego z Portugalią. Szkoda. Szkoda, że to się udało wtedy. Przepraszam, nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Proszę Państwa. Nie ma karnych, ja wiem, że nie ma karnych obronionych. To ja to mówię. Jako ten, który miał na koncie obronione rzuty karne. Są tylko źle strzelone. Ale tutaj trzeba być po prostu skurczybykiem. Przepraszam, żeby to strzelić. Robert nie strzelał karnych. Badzio nie strzelał karnych. Najlepszy Pele nie strzelał karnych. Grałem w meczu Anderlecht, reprezentacja świata, gdzie karnego nie strzelił, a graliśmy na błocie. Pele i Eusebio nie strzelił karnego. To są, no, to byli najlepsi piłkarze świata. I tutaj jeszcze raz mówię, karny to jest loteria. Bramkarz jest o tyle tej dobrej sytuacji, ja to mówię po sobie. Ja to strzelaj, frajer. Ja wcale tego nie muszę obronić. Bo jak ja to obronię, to będę bohaterem. A jak ty tego nie strzelisz, pojadą z tego. Nie, ja uważam, że to jest kwestia, jakby powiedzieć, jakiejś indywidualności, jakichś nerwów ten. I tutaj, broń Boże, nie krytykuję Kuby za to, że nie strzelił karnego. No nie strzelił, no po prostu nie strzelił. Ale najlepsi piłkarze świata nie strzelają. I to trzeba po prostu wybaczyć, bo jest to naprawdę loteria. A bramkarze nie mają nic do stracenia. Tylko wszystko do zyskania, bo nawet jak puści między nogami tę piłkę, no to z karnego nic się nie stało. A ten jak nie strzeli, ten... Nie, 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 tu uważam, że Kubę nie można jakby to rozliczać za ten rzut karny. Przepraszam, ale dla mnie Kuba był tą sprężyną polskiej piłki i jemu się te pożegnanie należy. Panie Janku, chciałbym, żebyśmy jeszcze z naszymi widzami omówili to, co nas czeka w piłce nożnej, a czeka nas dużo dobrego, dużo emocji. Zacznijmy od naszego ligowego, naszego polskiego podwórka. No, bo w piątek, czyli jutro, możemy poznać mistrza Polski. No, wystarczy, żeby Raków Częstochowa wygrał swój mecz, a Legia swojego meczu nie wygrała, żeby straciła punkty i Raków już będzie jutro świętował. To po pierwsze, czy Raków, pana zdaniem, już jutro będzie mistrzem Polski? A po drugie, jak pan widzi finał Pucharu Polski? Bo to też zbliża się wielkimi krokami, już 2 maja finał Pucharu Polski na PGE Narodowym. Legia kontra Raków. Jeśli chodzi o Raków, dla mnie, ja już powiedziałem to, zresztą mówiliśmy to, panie redaktorze, razem, Raków mistrza Polski ma i to, czy zdobędzie teraz, jak Legia przegra, bo tam wygra, a ten zremisują, to nie ma żadnego znaczenia. Mistrzem Polski jest Raków i to przyjmiemy zapewne. Gratulacje. Natomiast no trochę jestem zdziwiony tym nowym trenerem Raków. Dlaczego? Dlatego, że póki co obowiązują nas przepisy piłkarskie. Jaka ta piłka jest? Taka jest. Ale przepisy są przepisami. I nagle okazuje się, że trenerem będzie asystent, który chodzi do szkoły, który nie skończył jeszcze pro UEFA. Czy będzie naginanie przepisów? Komu to jest potrzebne? Czy będzie słup?
pod tytułem trener, który ma UEFA, a nie będzie prowadził, tylko będzie słupem, to też nic nie daje, no bo wcześniej czy później to wyjdzie na jaw publicznie. I dla mnie to jest jakieś takie nieporozumienie. To, że oni zdobyli mistrza Polski. Natomiast jeśli chodzi o Puchar Polski, to wiadomo, że czy Raków zdobędzie puchar, czy nie zdobędzie pucharu, będzie występował w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Natomiast druga drużyna, tutaj Legia, będzie występowała w pucharze zdobywców pucharów jako ten zdobywca pucharów, nawet jak nie zdobędzie, ale chyba będzie ten handicap, że będzie grała w drugiej rundzie. Nie w pierwszej, tak jak trzeci i czwarty zespół, no kto tam będzie, Lech Poznań powiedzmy i Pogoń Szczecin, tylko będą grali oczko wyżej. I to Legia tutaj na tym, przepraszam, że tak powiem, na pewno skorzysta, bo później wejdzie do rozgrywek, czyli ten tydzień będzie miała więcej na przygotowanie. Bo Raków nie, Raków jako mistrz Polski będzie grał normalnie, będzie losowany w normalnym trybie. I kto wygra? No, wydaje mi się, że na narodowym jednak Legia będzie miała większe szanse na wygranie tego spotkania. Ale jeszcze raz mówię, nie ma to znaczenia, bo obydwa zespoły wiadomo, że wystąpią w europejskich pucharach. Bez względu na wynik. I to jest fajne, bo tutaj ta czwarta drużyna teraz te mecze o czwarte miejsce w tabeli, jakby to powiedzieć, tę ligę nostryfikują, no bo każdy chce się załapać na to czwarte miejsce. No tak, panie Janku, jeszcze jeden temat chciałem podjąć, a mianowicie półfinały Ligi Mistrzów. Wy oczywiście piszcie w komentarzach, waszym zdaniem, jak to będzie wyglądało? Milan czy Inter, no i czy Real, czy Manchester City? Jak wy uważacie? Zacznijmy, panie Janku, od tego meczu Milanu z Interem, Interu z Milanem, czyli derby Mediolanu. Na pewno jedna druga włoska jest w finale, no bo będzie, musi być. I tutaj dla mnie to jest chyba 50-50. Dlaczego? Bo to są derby. Ja byłem na takim meczu derbowym, naprawdę nic nie wiadomo. Chyba większe szanse takie, bardziej może doświadczeniem, ma Milan. No ale no, to jest na tym samym stadionie będą rozgrywane te dwa spotkania i kto wygra, naprawdę to jest 50-50. Natomiast również 50-50 oceniałem, może nawet Real Madrid wyżej od Manchesteru City. Ale po tym, co pokazali wczoraj, po tym, co pokazali z Bayernem Monachium, no to oni są moim zdaniem, na dzień dzisiejszy oczywiście, 65-70% szans na zwycięstwo w meczu z Realem Madrid, którego bardzo szanuję. Ale jednak no, mając tego Haalanda i mając tych rozrabiaczy, którzy no i przede wszystkim jednego chyba z najlepszych trenerów na świecie, Guardiolę. Oni są w tej chwili, moim zdaniem, faworytami. Ale jeszcze raz podkreślam, przed meczem z Bayernem równo bym dawał szansę. Przed meczem z Arsenalem też równo, ale oni rozbili Arsenal. Po prostu Arsenal został rozbity i 4-1 to jest najmniejszy wynik, jaki można było osiągnąć. Także tutaj Finał na dzień dzisiejszy Manchester City, Milan. Dobrze, panie Janku, zbliżamy się do końca naszego programu, ale będę miał jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, troszeczkę luźniej, bo zbliża się majówka. Wielu naszych widzów będzie wyjeżdżało, wielu naszych widzów będzie rozpalało grilla u pana wyjazdowo. Grill czy spacer na majówkę? Jak pan to planuje? Nie, spacer. Ja staram się właśnie w takich dniach, kiedy wiadomo, że cała Polska jest w samochodach, no bo albo jeżdżą, albo ten, staram się być w domu. I ja jeszcze raz mówię, grill tutaj, wszystko tutaj, żeby jak najmniej mieć kontaktu i żeby jak najmniej no, powodować, przepraszam, że tak powiem, tych wypadków, no bo o to nam głównie chodzi, żeby to było. Życzę wszystkim wspaniałej majówki, a przede wszystkim życzę wspaniałej pogody. Jak nie będzie pogody, to co to za majówka będzie. Ale zdaje się, że pójdzie ta pogoda.
i będzie, kto sobie tam weźmie chyba jeden czy dwa dni urlopu, to będzie miał tydzień czasu na relaks. Życzę każdemu, żeby właśnie, no i co życzę? No przede wszystkim życzę, żeby te mecze piłkarskie, które będą, które będziemy oglądali, a będziemy oglądali, żeby były emocjonalne. No i mówię, no niech wygra lepszy, bo czy wygra Raków, czy wygra Legia, dla mnie jest to obojętne, ale żeby to było widowisko, które będziemy wspominali, a nie jakieś takie ekscesy, czy chuligańskie wybryki. Życzę każdemu, żeby podczas tej majówki, te wszystkie mecze, które oglądał, żeby było to strawą dla ducha, bo strawą dla żołądka będziemy mieli właśnie poprzez grille i różnego rodzaju frykasy. Panie Janku, po naszej rozmowie będziemy mieli dla naszych widzów niespodziankę. Dwa dni temu rozmawiałem z Łukaszem Piszkiem. To był długi wywiad, taki podsumowujący karierę. To wideo, ten wywiad zaraz po zakończeniu naszej tutaj rozmowy z panem Janem. Natomiast tak zapowiadając troszkę ten wywiad, chciałem pana zapytać, panie Janku, jak pan będzie wspominał piłkarza Łukasza Piszka i w reprezentacji, i w klubie? W reprezentacji uważam, że był to najlepszy chyba prawy obrońca w historii, który najwięcej zdobył, grając oczywiście po Rosji. Jeden tylko zarzut mam do Łukasza. Wtedy, kiedy został, przyznał się do tego, że tam brał udział w nieczystych sprawach i został zdyskwalifikowany przez PZPN na tam 3-4 miesiące, ta sprawa została anulowana. Ja wówczas powiedziałem, że nie zgadzam się z tym. Dlaczego? Bo reprezentacja jest reprezentacją. Akurat to były mecze towarzyskie. I gdyby Łukasz odsiedział te mecze towarzyskie, powiedziałem: Łukasz, odsiedź te mecze, oczywiście jako zawieszony zawodnik, a będziesz najlepszym piłkarzem mistrzostw Europy. No jakoś tak i kierownictwo związku, i selekcjoner nie gra. Po co? To było zupełnie niepotrzebne. Natomiast jeśli chodzi o piłkarza, dla mnie piłkarz był skończony, grał kapitalnie, ta trójka, Błaszczykowski, Piszczek i Lewandowski, bardzo dobrze grała i w reprezentacji, i w klubie. Natomiast trochę się dziwię temu, że Łukasz nie chciał skorzystać, ale to jest jego sprawa, z tego, żeby być asystentem Szantosa. O tym bo będzie w wywiadzie. O tym będzie też w wywiadzie, także widzowie będą sobie mogli... Tak, on by skończył szkołę i jestem przekonany, że w tej chwili jest trend na młodzież. I kto jak kto, ale Łukasz jako asystent mógłby prowadzić reprezentację tuż po Szantosie. Dlaczego? Dlatego, że autorytet jest nieprawdopodobny, bo on zdobył w piłce praktycznie wszystko, co było do zdobycia. Ale mówię, to jest jego sprawa. Ja na jego miejscu bym skorzystał z takiej sytuacji i był asystentem Szantosa. Panie Janku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dobrej majówki, wszystkiego dobrego. Słyszymy się w maju już. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, a póki co jeszcze raz mówię. Przede wszystkim życzę zdrowia i pogody, bo to jest najważniejsze. Tak jest, dziękuję bardzo. Kapitalnych wspomnień piłkarskich po tych meczach, które będą rozegrane. Tak jest, dziękuję bardzo, panie Janku. Dziękuję również wam, że nas oglądaliście. Całkiem dużo was tutaj z nami było. Bardzo mi z tego powodu jest miło. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału Super Express Sport na YouTubie, to bardzo do tego zachęcam. Dawajcie łapki w górę pod naszymi materiałami, zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. No i teraz to, o czym mówiłem na początku. Wywiad z Łukaszem Piszkiem już za chwilę. Wcześniej oczywiście zachęcę was też do udziału w targach mediów i książki Vivelo, które w maju odbędą się na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym również rozmawiałem z Łukaszem Piszkiem, który a propos książkę całkiem niedawno wydał. Teraz ją mocno promuje. Również z tej okazji wywiad z Łukaszem Piszkiem, ale wywiad też poświęcony całej karierze naszego byłego reprezentacyjnego obrońcy. Ja za dziś bardzo wam dziękuję. Przemek Ofiara, zostawiam was z Łukaszem Piszkiem. Cześć. Takiego wydarzenia i
jeszcze nie było. Już od 18 do 21 maja targi książki i mediów Vivera. Książki, audio, gaming, BookTok, autorzy i wiele innych w niepowtarzalnej przestrzeni PGE Narodowego. Kup bilet już teraz na targiwivelo.pl. Nie dało się grać w reprezentacji, nie grając w klubie. I no niestety, taka jest kolej rzeczy, że ja dołączyłem do, razem z Robertem w tym samym czasie do Borussii i trzymaliśmy się na początku dość mocno. Przyszedł taki czas, że doszło do jakichś może niedomówień. No i ja, broń Boże, się za to nie obrażam, bo to jest ich wybór. Stadion Narodowy, na którym jestem, kojarzy się z wielkimi piłkarskimi emocjami, no i z ogromnymi, fantastycznymi przeżyciami polskich kibiców, no bo to jest dom reprezentacji Polski. W tej reprezentacji Polski przez wiele lat 66 występów Łukasza Piszczka. Z Łukaszem Piszczkiem w nowym odcinku Futbologii specjalnie dla Was porozmawiam. Idę do środka, idę do loży platynowej i tam czeka na mnie już Łukasz Piszczek. 66 występów w reprezentacji Polski, wieloletnie występy, bardzo dobre w Borussii Dortmund, finalista Ligi Mistrzów. Dziś moim gościem jest Łukasz Piszczek. Cześć Łukasz. Dzień dobry, witam. Spotkaliśmy się przy okazji wydania Twojej książki Mentalność sportowca. Ciekawy tytuł. Mentalność w ostatnich czasach jest, powiedziałbym, że być może nawet ważniejsza w zawodowym futbolu od czasami od samej formy, prawda? Bo jak nie masz mentalu i wyjdziesz na mecz, no to ciężko osiągnąć dobry wynik. No ja myślę, że bardzo ważne są wszystkie elementy, żeby grać na wysokim poziomie i żeby się tam odnaleźć. Na pewno musisz być przygotowany w każdym z tych elementów, czyli i fizycznie, i taktycznie, i mentalnie, tak? Jeśli jesteś w tym dobry, to wtedy możesz pokazać swoje umiejętności, to jakim jesteś dobrym zawodnikiem, bo fizycznie i taktycznie już bardzo dużo się robi i sami zawodnicy z tego korzystają, jeśli na przykład też chodzi o to, że jak jeść, jakie mieć rozpisaną dietę, ale też dużo jeszcze jest do poprawy, myślę, w sferze mentalnej, gdzie sam Arsene Wenger powiedział niedawno, że fizycznie my już jesteśmy na bardzo wysokim poziomie i tam już tych procentów ciężko szukać, ale jeśli chodzi właśnie o samo przygotowanie głowy do spotkania, to tutaj zdecydowanie jest jeszcze duże pole do popisu. Jak długo myślałeś nad tym, czy napisać, czy zgodzić się na to, żeby pojawiła się twoja książka? No i skąd w ogóle pomysł, żeby napisać ją z Kamilem Wódką, psychologiem? Miałem dużo propozycji, może dużo, było kilka propozycji, żeby napisać biografię swoją, ale nie byłem do tego przekonany, nie chciałem iść w tą stronę i Kamil w trakcie jeszcze mojej kariery w Dortmundzie raz napomknął, żebyśmy może napisali książkę, ale właśnie nie biografię, tylko na zasadzie tego pokazać, jak pracujemy. W tamtym czasie nie byłem też na to gotowy, bo chciałem się skoncentrować na stricte rzeczach, które są moją mocną stroną, czyli graniu w piłkę. A po powrocie już do Polski i paru tygodniach spędzonych w Polsce, gdzie mam swoje projekty w Goczałkowicach, akademię, stwierdziłem, że myślę, że ważne jest to, żeby pokazać, jak ważne są pewne elementy najpierw u młodych zawodników, jak ważni są w ich przygodzie z początkiem piłki rodzice, jak ważni są pierwsi trenerzy, jak oni mogą mieć duży wpływ na to, żeby ich ukierunkować w tym, albo może i nawet nie przeszkadzać, a bardziej pomagać i wspierać w ich pasji. I to było takim początkiem tego, że zdecydowałem się i powiedziałem Kamilu: dobra, Kamil, zróbmy to. A teraz jak patrzę na efekt końcowy i wtedy jak sobie to wyobrażałem, to myślę, że efekt końcowy zdecydowanie przewyższa nasze oczekiwania, jak to mogło wyglądać, i dlatego jestem bardzo zadowolony z tego, jak to się potoczyło. Jak ty dziś patrzysz na swoją karierę piłkarską? Jak ją rozpatrujesz? To była kariera, po której jesteś, czujesz się piłkarzem, człowiekiem spełnionym? Myślę, że zdecydowanie tak. Nigdy gdzie w swoich marzeniach jako dziecko nie myślałem o tym, że będę grał 11 lat w bardzo mocnym niemieckim klubie,
z którym będę miał okazję zdobyć dwa mistrzostwa Niemiec, czy puchary Niemiec, czy super puchary i wystąpię w finale Ligi Mistrzów, gdzie dużo nie brakowało, żeby ten finał też wygrać. I tutaj na pewno jestem spełniony. Jeśli chodzi o grę w reprezentacji, myślę, że tutaj szkoda, że te Euro 2016 skończyło się na karnych z Portugalią. Tyle brakowało. Tutaj wypada na pewno żałować. No i szkoda, że na Mistrzostwach Świata w Rosji też my jako drużyna nie byliśmy w tamtym momencie w naszej najlepszej formie. Mhm. Chciałem zapytać o moment, w którym tak naprawdę piłkarsko narodził się Łukasz Piszczek. Trudne początki. No bo chyba Gwarek Zabrze to był moment, który ciebie zaczął kształtować jako piłkarza. Czy myślę, że początek, najpierw bardzo ważny etap w domu, czyli w Goczałkowicach, gdzie tata i bracia grali w piłkę. Tata z wielką pasją do nawet 40 roku życia jeszcze grał. I ja jako ten chłopak, który mu towarzyszył, jak on szedł na mecz, mama dawała mu naszą trójkę, mam jeszcze dwóch braci, gdzie szliśmy na boisko i tam sobie gdzieś wokół, jak tata grał swoje mecze, my gdzieś tam biegaliśmy i tak zaraziłem się tą pasją do piłki. Później zacząłem trenować i często wakacje samemu sobie z kolegami organizować czas, żeby grać na betonowym boisku przy szkole w Goczałkowicach i później też dwa razy w tygodniu trenować. I ta pasja we mnie rosła przez to też, że nikt nie wymuszał na mnie tego, że ty musisz zostać piłkarzem, ty musisz zrobić to lub to, żeby być dobrym. W tak młodym wieku dla mnie było ważne, że rodzice dawali mi po prostu wsparcie w mojej pasji. Nie było dla nich ważne, czy ja wygrałem mecz, czy przegrałem, tylko to, czy się dobrze bawiłem. I później już moment tego przejścia do Gwarka, gdzie to był rzeczywiście taki pierwszy moment zastanowienia się. Ja wiedziałem, że chcę grać w piłkę i tata też to mocno widział. Musiał w jakimś stopniu też przekonać mamę do tego, żeby udało się mnie tam do Gwarka, że mama zgodziła się na tą przeprowadzkę do internatu, bo to też były rozterki w domu, czy ja jako taki młody chłopak, który nigdy z Goczałkowic tam raczej nie ruszał w świat, poradzi sobie. Na początku na pewno też mama wspiera mnie, bo często ze mną jeździła na treningi, w wakacje, na te pierwsze w Gwarku i na pewno tutaj jestem bardzo wdzięczny rodzicom za to, jak mnie ukierunkowali, jak mnie wychowali, jakie wartości mi przekazali, bo na tych wartościach później mogłem budować dalszą swoją karierę. To wiadomo, że ostatecznie ty wychodzisz na boisko i ty jesteś odpowiedzialny za to, jak ta gra wygląda, natomiast na swojej drodze piłkarz spotyka wielu ludzi. Jedni przeszkadzają, inni pomagają. O tych pomagających chciałem tutaj zapytać. Którzy z trenerów tobie najbardziej pomogli w dojściu do miejsca, w którym się znalazłeś? No, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo bardzo istotne jest na to, na kogo trafisz. Ja trafiałem w swojej karierze na szczęście na ludzi, którzy zawsze byli dla mnie pomocni, byli, wskazywali kierunek i tylko ważne jest też to, żeby w drużynie jest 20 paru zawodników i są różne charaktery i jeden może wziąć do siebie to, co trener przekazuje, inny może wpuścić jednym uchem, wypuścić drugim i nie zapamięta z tego nic. Ja na szczęście miałem to wpojone może z domu, że jeśli ktoś starszy coś mówi, to też jest istotne i warto tego słuchać. To w Gwarku właśnie i trener Kowalski, i trener Pańpuch, którzy mnie prowadzili, ukierunkowali mnie też w tym, pokazali, jak ważne jest to, żeby walczyć też o siebie, że każdy trening jest istotny, każdy trening jest ważny, że jeśli nie będziesz się przepychał łokciami w sensie takim, że jeśli zrzemniesz się na chwilę i na treningu nie dasz siebie 100%, to przyjdzie ktoś inny w piłce nożnej, bo jest tak duża konkurencja, że trener później postawi na kogoś innego, jeśli ty się nie będziesz starał, jeśli nie będziesz dawał z siebie maksa, jeśli nie będziesz chciał się rozwijać. I mi się to zapamiętywało i ja potrafiłem na tych hasłach działać i funkcjonować i później też to wykorzystywałem w życiu już dorosłego piłkarza. Pewnie myślałeś sobie wielokrotnie, co by było, gdyby Lucien Favre w pewnym momencie nie przestawił cię z pozycji napastnika na prawą obronę. No właśnie, co by było? No myślę, że pewnie w jakimś stopniu jeszcze bym powalczył na jakimś poziomie, nie wiem teraz na jakim, ale na pewno nie zrobiłbym takiej kariery, jaką zrobiłem jako prawy obrońca, bo jednak to był
strzał w dziesiątkę, gdzie ja na początku naprawdę broniłem się rękami, nogami, żeby nie grać na tej pozycji. I miałem duże rozterki, ale znowu miałem wokół siebie osoby, które mówi: Łukasz, najważniejsze jest to, żeby trener chce cię widzieć na tej pozycji, przekonaj się do tego, graj. Dla ciebie gra jest najważniejsza, tata też zawsze mi to powtarzał, obojętnie gdzie nie będziesz grał, korzystaj z tego, że dostajesz minuty. Miałem, teraz mi się przypomniał, taki fizjoterapeuta też w Hercie Berlin, który dość mocno był też zawsze za mną i mówił, że chłopie, czego ty chcesz? Przyszedłeś tutaj do Bundesligi, trener chce na ciebie postawić na tej pozycji, bierz to. O coś chodzi. Tak, nie, raczej nie w takim sensie, bo rozterki takie, że wiadomo, jeśli jesteś ofensywnym zawodnikiem i chcesz strzelać bramki, to chcesz być w tym, zostać jak najdłużej. Ale z drugiej strony ja w piłce seniorskiej tych bramek za dużo nie strzelałem. I szczęście moje, że trener widział to, że ja mam umiejętności piłkarskie, ale że mogę je wykorzystać zdecydowanie na innej pozycji na boisku i to było kluczowe i trener Favre na pewno to we mnie zauważył i później wykorzystał. Mówiłeś, że czujesz się piłkarzem spełnionym, natomiast niewykluczone, że byłoby jeszcze lepiej w twojej karierze, gdyby nie kontuzje. Ile było tych operacji? No, 2 razy biodra, później wszczepienie siatek w pachwiny. 3 w trakcie kariery piłkarskiej i potem jedna teraz tutaj w Goczałkowicach. Boli strzyka cały czas? Tak, ale to też jest... Ja jakoś, no niestety, albo stety przyzwyczaiłem się troszkę do bólu i ten mój próg bólu jest trochę na wyższym poziomie niż normalnie, ale staram się funkcjonować tak, żeby dbać o swój organizm i żeby nie bolał. Zdarzają się dni, że boli, ale to też jest normalne. Myślę, że każdy człowiek też tak ma normalnie. Pamiętam rok 2013, biodro Łukasza Piszczka. To przez wszystkie przypadki to było odmieniane w sportowych mediach. Czułeś, że... Ja aż tak bardzo tego nie odbierałem. Czułeś, że jest źle, że no bo grałeś cały czas na blokadach. Chciałeś dojechać do tego finału Ligi Mistrzów. Czyli nie wiedziałem, że końcową stacją będzie finał Ligi Mistrzów, ale wyznacznikiem na pewno była Liga Mistrzów, gdzie szło nam nieźle i ja chciałem grać do momentu, aż z tej Ligi Mistrzów nie odpadniemy i traf chciał, że doszliśmy do finału. Fakt faktem, po operacji okazało się, że biodro było dość mocno naruszone i chrząstka w nim była w opłakanym stanie i lekarz musiał decydować w trakcie operacji, czy przerywa operację i później robimy jeszcze jedną, czy jednak w trakcie tego jednego zabiegu postara się dwa to... Dwa na raz, tak? Tak, wykonać i zdecydował się na to. Po operacji usłyszałem, że tak słabego biodra w tym półroczu, a to był czerwiec, czyli pół roku, to on jeszcze nie widział, ale z drugiej strony daje mi 50% szans na to, że to, co on tam zrobił, zafunkcjonuje i będę w stanie mógł wrócić jeszcze do piłki. W tamtym czasie nie za ciekawa perspektywa, no nie, ale wydaje mi się, że po pierwszym szoku gdzieś też w miarę szybko się z tego trząsnąłem i powiedziałem sobie, ok, dam radę, ale z drugiej strony też byłem po takich 3 latach, gdzieś 4 nawet, presji sportowej, która mi towarzyszyła i która już w tym ostatnim roku, w tym finale Ligi Mistrzów, pomieszana razem z tym wiecznym bólem, który mi towarzyszył, przerodziła się też w to, że ja w trakcie tej rehabilitacji nie tęskniłem za piłką. Sportowe łzy pojawiły się u ciebie po meczu z Bayernem Monachium w finale. Rzadko piłkarze płaczą po meczach, a tu jednak się te łzy pojawiły. Tak, pojawiły się, wydaje mi się, z 2 powodów. Pierwszy taki, że przegraliśmy finał, a dużo też poświęciliśmy ja i drużyna, żeby tam się znaleźć. A 2, że zdałem sobie też sprawę właśnie, że za niedługo czeka mnie operacja i będę miał przerwę co najmniej pół roku. I to były takie emocje, które wtedy puściły. No ja nie często płakałem na boisku, zdarzyło się parę razy i to naprawdę w takich momentach dla mnie, które były mocno emocjonalne. Był moment nawet taki dłuższy, że bardzo rozpalały emocje potencjalny twój transfer do Realu Madryt. O tym mówiłeś naprawdę dużo. Nawet to wydawało się bardzo realne, bo grałeś świetnie w Borussii Dortmund i wydawało się, że do Realu Madryt mogliby cię wziąć. Natomiast wtedy nie mówiło się o tym, jak bardzo to jest prawdopodobne. Zresztą ty się o tym na ten temat
nie wypowiadałeś. Z perspektywy czasu, jak blisko było? Żadnej umowy czy rozmów na temat kontraktu nie było. Myślę, że jakieś zapytanie ze strony Realu Madryt w kierunku Borussii Dortmund się pojawiło. Ja później, bo jest już taka anegdota, która krąży, że pan Wackę mi kiedyś powiedział, że spotkał się z Jose Mourinho na stadionie w Berlinie, gdzie akurat graliśmy swój mecz z Borussią i on do niego powiedział, że byłem jedynym zawodnikiem, który mu odmówił, tak? I ja nie rozmawiałem ani razu z Jose Mourinho. Może przez tam Borussię i szefów, którzy poinformowali go, że nie są zainteresowani też moją sprzedażą. W międzyczasie gdzieś Nuri Sahin był w Realu i z nim miałem kontakt i on tam pisał mi wiadomości, żebym może... czy bym nie chciał dołączyć do Realu, bo oni na tej pozycji mają może nie problemy, ale na pewno przydałby im się ktoś dodatkowy i ja do tego podchodziłem w taki sposób, do sposób Realu nierealnie. I raczej też koncentrowałem się na tym, co miałem do zrobienia w Dortmundzie i też nie bez powodu wtedy w sumie mówiłem, że ja jestem w stanie sobie wyobrazić to, że ja karierę w Borussii chciałbym zakończyć, tylko z tym zakończeniem znowu kariery w Borussii to nie jest tak łatwo, bo pewnie wielu kolegów z tamtego czasu chciałoby tą karierę w Borussii zakończyć grając po 11 czy 10 lat, ale niestety w międzyczasie przychodzą, zmieniają się trenerzy i ten trener też musicie widzieć w swojej drużynie, o czym przekonał się Neven Subotić Kuba, tak. że nie zawsze oni są w planach danego trenera i ty jako zawodnik też patrzysz na swoją karierę po to, żeby grać, a jeśli trener nie chce z ciebie korzystać, to zmieniasz siłą rzeczy klub. Tak. Przez lata przez Borussię przewinęło się wielu świetnych piłkarzy, również przez reprezentację Polski. I tak zastanawiam się przez te wszystkie lata, kto był twoim zdaniem najlepszym piłkarzem, z jakim ty grałeś w jednej drużynie? Dla mnie Marco Reus. Reus? Tak. To jest chłopak, który naprawdę kontuzje przeszkodziły mu w tym, żeby być na jednym poziomie z tymi najlepszymi, bo wiem, jaki on ma instynkt na boisku, jakie ma prowadzenie piłki, jakie ma podejście do piłki, jak potrafi z wielką swobodą wykorzystywać sytuację, jak wracał po kontuzji i na boisku nie było w ogóle po nim widać tego, że on jeszcze chwilę temu miał 3-miesięczną przerwę grze w piłkę. Samo czucie piłki i to, jak on się poruszał, poczucie przestrzeni. Dla mnie to jest zawodnik, z którym zawsze mi się bardzo dobrze grało i dobrze rozumiałem, bo on po prostu czuł piłkę. Jeszcze do właśnie czasów Borussii chciałem jeszcze raz wrócić, bo przez te lata wiele mitów narosło na temat tego, że Łukasz Piszczek, Kuba Błaszczykowski nie lubią się z Robertem Lewandowskim. Wiele się o tym mówiło. Nawet była ta reklama Opla, w której nie wpuściliście go do samochodu. Tak. Powiedz, jaka była prawda? Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że na początku w Borussii Dortmund Kuba był już tam przez 3 lata. Mhm. Ja dołączyłem razem z Robertem w tym samym czasie do Borussii i trzymaliśmy się na początku dość mocno, w takim sensie, że Robert był moim też sąsiadem, przychodził on do mnie, czy ja do niego, się odwiedzaliśmy dość często. Później przyszedł taki czas, że doszły jakieś małe, młodzieńcze niedomówienia między nami i myślę, że to, że każdy z nas gdzieś miał może jakieś swoje ego, wtedy jeszcze nie był na tyle dojrzały, żeby na pewne tematy porozmawiać, to doszło do jakichś może niedomówień, których nigdy nie nazwałbym jakąś wielką kłótnią, czy coś w tym stylu, tylko automatycznie gdzieś nasze drogi powoli się rozchodziły, tak. Ale to nigdy nie było na zasadzie takiej, że myśmy ze sobą nie porozmawiali, czy nie przywitali się, jak się po dłuższym czasie nie widzieliśmy. A teraz, jeśli na to spojrzę, to w ogóle było takie młodzieńcze gdzieś zadufanie jednego, drugiego w sobie może i teraz, gdybym miał jeszcze raz miałby dojść do podobnej sytuacji, to bez problemu na początku bym starał się porozmawiać na tematy, które wtedy może na mnie pasowały, a na tą chwilę, jeśli gdzieś się spotkam z Robertem, to bardzo normalnie rozmawiamy i mamy bardzo
normalny kontakt z tą. Pytam dlatego, też dlatego, że pojawił się ostatnio wywiad z Cezarym Kucharskim przy Oglądzie Sportowym, w którym on powiedział, że no, na początku wy, czyli ty i Kuba bardzo Lewandowskiemu i Ani też pomagaliście w tym, żeby się zaadaptować w Niemczech. Natomiast potem on udzielił wywiadu, w którym powiedział, że w zasadzie to nikt mu nie pomagał na początku pobytu w Niemczech i było mu ciężko. No. I wy, z tego co mówił Czarek Kucharski, byliście tym zdenerwowani może. Ja nawet nie pamiętam takiego wywiadu. Mhm. Mi ktoś to powiedział. I ja teraz, jak na tą sytuację spojrzę, to on może miał na myśli też osoby z klubu, tak? Nie wiem, bo może tak sformułował swoją myśl. Ciężko mi jest powiedzieć, trzeba było Roberta na ten temat zapytać, ale ja naprawdę teraz, jak patrzę na tą sytuację, to była jakaś błahostka, która została rozdmuchana do rzeczy takich, gdzie zarzucano nam dość długo, że my się nie lubimy, że się nie szanujemy, a szacunek zawsze, wydaje mi się, w obie strony był i na boisku nigdy nie było widać tego, że my, mimo tego, że mamy może jakiś mniejszy kontakt ze sobą poza boiskiem, to na boisku zawsze graliśmy bardzo profesjonalnie i bardzo dobrze się rozumieliśmy między sobą. I dzisiaj chociażby widziałem ten rzut z autu, ja zawsze z Robertem miałem takie połączenie myślowe na boisku, jeśli chodzi o wyrzut z autu, on wiedział, gdzie ja mu wrzucę piłkę, on wystarczy, żebym zrobił sobie ruch w daną przestrzeń, ja mu tą piłkę tam wrzuciłem, także myśmy się bardzo dobrze rozumieli na boisku. Już kończąc absolutnie ten akurat temat, byłeś zaskoczony, że wycięto cię z filmu o Lewandowskim, bo udzielałeś się zjadu. Widzę, że robi się z tego dość duża sprawa, o którą wczoraj zapytał mnie Mateusz w Hyde Parku. Dla mnie nie ma żadnego problemu naprawdę z tym, że ja nie znalazłem się w filmie Roberta, bo to jest film o Robercie i jeśli on czy jego ludzie zdecydowali, że ten wątek nie jest filmem potrzebny, ja broń Boże się za to nie obrażam, bo to jest ich wybór. W mojej książce, nie wiem teraz, już nie pamiętam, czy jest dość sporo, czy mało na temat Roberta. No, wiadomo, że Robert jest chwytliwym tematem i jeśli coś takiego się wczoraj w naszej rozmowie pojawiło, to może teraz zostać wykorzystany na różne sposoby, ale nie szedłbym w tą stronę. To jest... ja powiedziałem po prostu tak, jak było, a to, że nie zostało to ten mój wywiad z kimś wykorzystany do rozmowy, broń Boże, się na to nie obrażę. Już teraz absolutnie na poważnie, bo temat jest poważny. Wielu kibiców bardzo chciało, żebyś został asystentem Fernando Santosza. Ja nie spotkałem się z opinią taką, że nie, Łukasz Piszczek albo się nie nadaje, albo ja jest za młody, albo spotkałeś się. Ja się nie spotkałem. Natomiast dlaczego odmówiłeś Fernando Santoszowi? No wydaje się to idealna propozycja. Jeśli na to spojrzymy stricte i wyłącznie sportowo i to, kto się zgłosił, czyli reprezentacja Polski, to można by pójść w to, że rzeczywiście to jest oferta nie do odrzucenia i powinno się w to iść, jeśli rzeczywiście chcesz być trenerem w przyszłości i tak dalej. Tylko że ja też mam swoje projekty w życiu i sam, jeśli się w coś angażuję, to staram się temu oddawać w 100%. I wiedziałem, że po namyśle, wiedziałem, że nie będę w stanie w tym okresie mojego życia, w którym teraz jestem, tych 100% rozdzielić na gdzieś kilka w dane projekty. I dlatego też no niestety musiałem odmówić. I myślę, że to jest dla mnie... było bardzo dojrzałe z mojej strony podejście w ten sposób, że nie rzucałem się na to, bo że jak to będzie fajnie i ludzie będą mówić o tym i podbijać bębenek, że Łukasz Piszczek będzie kiedyś trenerem reprezentacji Polski, bo ja w ogóle na tą chwilę siebie w tym temacie nie widzę. Jeśli ktoś tak o tym mówi i uważa, to ja nie mam z tym problemu, ale to jest też trochę szufladkowanie mojej osoby gdzieś w tym kierunku, gdzie ja nigdy nie lubiłem tego, żeby ktoś do końca mi mówił po pewnym okresie w moim życiu, co ja mam ze sobą zrobić. I ja bardzo świadomie podjąłem tą decyzję, żeby i dla reprezentacji, i dla mnie było to zdrowe, to uznałem, że najlepszym nie sposobem, ale rozwiązaniem tej sytuacji po prostu będzie odmówienie niestety
tej propozycji. Z jakimi emocjami, powiedz, oglądasz dziś mecze reprezentacji Polski? Kamil Grosicki kiedyś powiedział, że kiedy on nie gra i ogląda reprezentację w telewizji, to cierpi. Ogląda, wiadomo, bo to jest mecz kolegów z kadry, ale cierpi, bo nie jest na boisku. Natomiast jak to jest w twoim przypadku? Myślę, że Kamil jeszcze bardzo by chciał grać w tej reprezentacji, a ja bardzo świadomie zrezygnowałem z tej gry. Wiedziałem, z czym się wiąże dla mnie gra w reprezentacji, jak to jest istotne też, ale też, żeby dawać tą swoją najlepszą jakość, niestety musiałem z czegoś zrezygnować i nie dało się grać w reprezentacji, nie grając w klubie. Mhm. I no niestety, taka jest kolej rzeczy, że w klubie możesz grać, ale w reprezentacji niestety musiałem z tego zrezygnować, bo żeby utrzymać się na tym poziomie tak długo, jak grałem, z czegoś musiałem zrezygnować, żeby mój organizm mógł też się regenerować, żeby moja głowa funkcjonowała na odpowiednim poziomie, żeby ta jakość cały czas była i to się obroniło, bo grałem na bardzo wysokim poziomie do 35 czy 6 roku życia. No tak. Uśmiechnąłeś się, kiedy widziałeś pożegnanie, w sposób, w jaki cię pożegnał Dariusz Szpakowski podczas meczu. Ja nie przypominam sobie takiego pożegnania, to Łukasz. No tak, to jest coś, co na pewno też przez to zostanie to moje pożegnanie z reprezentacją zapamiętane. Tak. I ja bardzo się cieszę, że pan Darek akurat komentował to spotkanie, bo też to jest wielka postać w polskiej piłce. Kończąc powoli już, czego ci życzyć i sportowo, i prywatnie? Zdrowia przede wszystkim. No myślę, tak, że jeśli będzie zdrowie, to sobie poradzę i resztę tak naprawdę to życie napiszę swój scenariusz, bo ja też nie na tą chwilę nie planuję sobie tego, jak ta dalsza gdzieś moja przygoda z piłką się potoczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.